pewnie na dówce. Pokazujemy, że jesteśmy gotowi do działania. Chętnie odpowiadamy na każde wyzwanie o pomoc. Strach nas ogarnia, kiedy widzimy wokół tyle obojętności. Chcemy to zmienić! Cześć, jestem Ala, jestem wolontariatem. Naszym celem jest pomaganie potrzebującym oraz zaangażowanie kolegów i koleżanek w pomoc. Na ten moment jest nas 20, ale pomagamy, jakby było nas 40. Na szczęście nie jesteśmy sami, nauczyciele i rodzice pomagają nam. Organizatorami biegu charytatywnego Biegniemy dla Hospicjum. Organizujemy go razem z wolontariuszami zespołu szkół nr 2 w Mianowce, rodzicami oraz nauczycielami. Celem biegu jest zbiórka funduszy dla podkarpackiego hospicjum dla dzieci. Tym samym integrujemy środowisko lokalne, ponieważ biegacze przybywają z sąsiednich szkół oraz różnych miejscowości naszego regionu. W tym roku bieg został zorganizowany po raz ósmy. Zebraliśmy 8460 zł. Byłam wolontariuszką. Do moich zadań należało rozprowadzenie numerów stajtowych oraz rozdawanie medali uczestnikom biegu. Było to dla mnie bardzo miłe uczucie. Świetnie się czułam, widząc, jak ludzie dobiegają do mety i cieszą się tym. Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w akcji Pola Nadziei zorganizowanej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie. Żumpile sadzone przez nas w październiku rozkwitną wiosną i zostały przez nas rozprowadzone przy kościele. Zebrana kwota zostanie przekazana jako wsparcie dla hospicjum. Wolontariat nasz jest urozmaicony, nie ogranicza się tylko do zbiórek. Działamy również w szkole czytelniczym, który zachęca dzieci i młodzież do czytania. Przygotowujemy spotkania czytelnicze dla młodszych kolegów i koleżanek z przedszkoli. Ale czytanie to nie wszystko. Po lekturze bawimy się i wspólnie rysujemy. Pomagamy w organizacji Nocy Bibliotek, organizujemy happeningi czytelnicze, gry terenowe i wiele innych akcji. Gucio ma coś magicznego. Grzywkę. Kiedy wszystko idzie dobrze, grzywka jest w kolorach tęczy. Jeśli coś nie jest w porządku, grzywka zmienia kolor. Ten kolor zależy od uczucia. Kiedyś przyjdziemy i będziemy wam czytać, może nie te książki, ale na przykład jak Gucio wybacza, żeby się nauczyć, jak wybaczać. Dobra? Chcecie, żebyśmy przyszły jeszcze do was? Tak! To przyjdziemy. Jestem Julia. W kwietniu włączyliśmy się w akcję Paczka dla Ukrainy. Łącznie zebraliśmy 14 paczek. Cała szkoła z wielkim zaangażowaniem włączyła się w tą akcję. Wolontariat daje mi radość życia oraz świadomość, że mogę poradzić kogoś życie albo sprawić, że ktoś będzie szczęśliwy. Mam na imię Julia i lubię pomagać, dlatego że lubię widzieć, kiedy inni ludzie mają uśmiech na twarzy po tym, jak im pomogę.
Mam na imię Weronika. Lubię pomagać, bo sprawia mi to przyjemność. Jestem Alan. Głównie tutaj jestem montażystą od filmów. Podczas montowania filmów poznałem, że ludzie mogą być bardziej pomocni i pomagać innym. Lubię pomagać, bo wiem, że mogę zmienić życie innych na lepsze oraz mogę zdobywać nowych znajomości, przyjaźni. Martyna, chodzę do klasy 5. Jestem w wolontariacie, ponieważ wiem, że dobro wraca. Ala, chodzę do 8 klasy. Jestem w wolontariacie, bo wiem, że dzięki mojej pomocy ktoś może lepiej się poczuć. Hejka, Osiemiunka. Dzisiaj chciałabym Was zabrać na spotkanie naszego wolontariatu. Cześć, sorry to spóźnienie. Cześć! Cześć. Okej, okay, no to organizujemy akcję na bibliotek. Kontynuuj. Tak, będzie to dla klas od 6 do 8. Będzie to od godziny 19 do 21 i będziemy tam zbierać pieniążki dla potrzebujących. Super, a może byśmy zrobili coś dla młodszych dzieci? Dla młodszych też możemy coś zrobić, ale zawsze właśnie nas bibliotek były dla mniejszych dzieci i teraz moim zdaniem powinniśmy trochę coś dla starszych. Zrobić coś dla starszych. W tym roku opuszczam tą szkołę, ale mam nadzieję, że uda mi się w następnej szkole zaangażować uczniów do wolontariatu tak, jak w tej szkole mi się dało. No ja na pewno dołączę do jakiejś szlachetnej paczki. Wolontariat mięśnie. Trzeba codziennie trenować.